Proszę Państwa, rodzice Paulinki Maciulewicz, proszę mi są o podejście do stanowiska speakera. Paulinka jest bezpieczna, ale trochę jej już tu brakuje. Paulina Maciulewicz jest bezpieczna przy stanowisku speakera, ale rodziców chętnie byśmy tutaj zobaczyli. Dobry, mamy 8 sekund. To był rzut za 2 punkty. Faulowany pod nosem Trevon Troutman, przewinienie oznaczonego numerem 12 Lorenza Kinarda. Czwarty faul tego gracza. Rzuty wolne dla Sermetu. Remis po 66. Quinton Hosley, już za blok. Faulował Łukasz Wiśniewski, numer 2, czwarte przewinienie. Na linii rzutów wolnych Łukasz Koszarek. Yeah.
przewinienie Denisa Nikowlewa, numer 14. Trzeci fał tego gracza. Dwie minuty na Paisa pierwszej dogrywki. Paulo Mały, dziękujemy mu za krew. Na boisku wchodzi Robert Tomaszek, a na linii rzutów wolnych czeka już na piłkę Przemysław Tadeusz. I jeszcze Wóz Radiwojewicz, a na ławce ustąpi Aleksander Adenowicz. Thank you.
To jeszcze pierwszy mecz. Jutarna Śląska. Proszę o 13:40 Przemysław Zamoyski. Przewinienie Jakuba Dłoniaka numer 11, drugie w tym meczu i rzuty wolne dla Selmetu, który prowadzi 5 punktami na 3,6 sekundy przed końcem dogrywki. Przemysław Zamoyski. Jeszcze próba Bucharza. Trafia za 3, ale to tylko na osłonę. Stemek pokonuje Śląsk Wrocław po dogrywce 74-71. I lider Tauron Basket Ligi jest trzecim półfinalistą turnieju Gdynia Basket Cup 2015.